tak najgorsze ścierp. O, tu nawet lezie wiedźmin. Patrzajcie! Gęba jak u trupa, wieczny ślibia! Ojcze wszechrzeczy, wysłuchaj mej modlitwy. Wysłuchaj mnie i spraw, żeby mój mąż wyzdrowiał. To dobry człowiek, uczciwy, prawdy. To chyba skrytka, o której była mowa. W tobie ostatnia nadzieja. Nie poskąpię ofiary, jeżeli wysłuchasz tej prośby. Uchowaj wieczny ogniu od zła w duszy i ciele. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na zamurzu przed północą. Niby gnój, co spływa do kanału, tak najgorsze się... Teraz wystarczy tylko się schować i poczekać. Tu nawet ślepy mnie zobaczy. Za drzwiami. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. Tris, skąd wiedziałaś, że... A, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... idzie, schowaj się. Jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem. Na każde tak samo. Pierdol się. Zaczniesz mówić, to kwestia czasu, więc może oszczędź go nam wszystkim i przestań zgrywać twardziela. Bo co? Bo będę musiał cię uszkodzić. Trwale. Widzę, że znasz się na przesłuchaniach. Ale ja też. Ty będziesz złym strażnikiem od gruźb i tortur, a Ruda będzie tym dobrym od obietnic i współczucia. I tu się mylisz. Zmądrzałeś? Pierdol się! Wytrzymam! Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam! Pewnie myślisz, że bardziej nie może boleć. Otóż może.
Już! Już! To ja. Będziesz mówić? No, będę! Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Z czystej ciekawości. Dla kogo pracujesz? Nie powiem. Nie ma mowy. Jesteś pewien? Rodowid! Pracuję dla Rodowida! Gdzie Menge ukrył skarb Ziggy'ego Ravena? Nie mam pojęcia. Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś znów wył z bólu? Tak! A mimo to powiedziałem, że nic nie wiem. Nie daję wam to do myślenia? Mówi prawdę? Na to wygląda. Co Radowid chciał osiągnąć za pomocą Mengego? Oczyścić sobie przedpole. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukinsyn zapłaci za to. Szukam Jaskra. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. To... O co wam chodziło? Opieprzonego minstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi w bagię bełbie? Dla takiej płotki? Nie wierzę. Do rzeczy. Jaskier jest na wyspie świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem ci opowiem. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Geralt? Wiem. Za dużo widział. Ale jak to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Wyczyść mu pamięć. Ale pomogłem przecież! Pomogłem! To nie takie straszne, daję słowo. Cesle Angef. Jak się czujesz? Podle. Okropnie parszywie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i... upić. Może cię odprowadzę? Nie dziś, Geralt. Nie dziś. Ale... jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Menge nie żyje, ale moje kłopoty się nie skończyły. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić Jaskra. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. Dalej. Służba nie drużna.
Chodźcie, poratujcie, chory jestem na bite. Chyba zeszczałem w gasie. A to jest z Wierzbicy. To Kenari, dwa dni drogi. Ziarnko do ziarnka uzbiera się miarka. No tak, 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 cały dzień zmarnowany. Co by tu na obiadku pichcić? Wiem, gdzie jest Jaskier. Gdzie? W Lochach, na Wyspie Świątynnej. To jakiś żart? Nie żartuję. Ale spokojnie. Triss wymyśliła, jak go wyciągnąć. Musimy tylko znaleźć Dudu. Twierdzisz, że musicie znaleźć Dudu, żeby znaleźć Jaskra, żeby znaleźć Ciri? Brzmi jak strasznie dużo szukania, ale życzę wam powodzenia. Nie mam wyboru. Muszę się spotkać ze skurwielem juniorem. Może on będzie coś wiedział. Do zobaczenia. Znowu się tu kręcisz, Rift? Spać, spać, spać. Kochani. Czemu masz takie siwe włosy? Niech ci chochliki nasrają do zupy. La firinda. Chyba przestanę. Ej, chodź! Najebałem, że zuszył. A to nasza krew?